Witam, żebyszki z tej strony Troll, w pierwszym odcinku z Hardzone 4 na wodkacji Kid Redux jako wschodnia armia rosyjska. Tak, wracam z Kaiser Luxem, wracam z nagrywaniem Hardzone 4 i postanowiłem, że wrócę do mojego ulubionego moda i zobaczyłem, że... Nie. Witam, żebyszki z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na wodkacji Kid Redux jako wschodnia armia rosyjska. Rozpoczynamy nową serię z Kaiser Luxa i zaczynamy ją z nowego kontentu, który został dodany do wojny, jeżeli chodzi o wojnę domową w Rosji. Zostały dodane trzy nowe drzewka, jeżeli dobrze kojarzę. Drzewka właśnie do tych dwóch państw i do tego państwa. Oczywiście one nie są jakieś takie... Znaczy się są specjalne, ale nie to, że jest ona aż tak dopracowana, jest tam dużo kontentu. Chcę po prostu zobaczyć, jak to będzie. I w głównej mierze też musiałem trochę się przygotować z tego względu, że już raz próbowałem zagrać to i nie było zbyt miło na samym końcu, dlatego że kompletnie, ale to kompletnie było po prostu zamrożenie konfliktu. Nic nie udało się zrobić do końca. Po mojej części było bardzo dużo rzeczy, które tak naprawdę nie było zbyt fajnie. W takim razie będziemy zaczynali. Zagramy oczywiście jako zachodnia armia rosyjska. Jeżeli chodzi o lore, to tutaj jest jako pierwszy lore. To jest po prostu polega na tym, że tutaj jest dużo osób, które nie to, że uwielbiają Niemcy, tylko po prostu pamiętają, jak to było, kiedy tutaj Niemcy byli. Bardzo chętnie by chcieli, żeby Niemcy byli tutaj ponownie. I to, co obecnie ja będę próbować robić, to na razie tutaj ustawiam sobie jak największy, jeżeli chodzi o front, to co możemy bronić, ponieważ nie mamy jeszcze zbyt dużo dywizji. I będziemy próbowali jak tutaj zapełniać powoli, po czym jak już tutaj uda nam się zapełnić, to zrobimy cokolwiek. Więc jeżeli chodzi o samą wojnę domową, to nie wiem, jak była wcześniej. Mamy tutaj jakieś poparcie, co po prostu jest takie minusy, które można sobie wykupić, żeby nie było. I mamy jeszcze tutaj inne rzeczy, typu właśnie będą tutaj takie bonusy. Jeżeli chodzi o to, to normalnie byśmy byli w wojnie z tymi. Tylko przez to, że... Albo może później z nas zaatakują. Tylko przez to, że specjalnie sobie przygotowałem, żeby oni byli w sojuszu. To na szczęście nie będziemy mieć problemu z tym. Na razie. Ale to, co powinniśmy teraz uczynić, to zdobyć fabryki militarne. Rozpocząć tutaj badania wszystkich takich typowych broni. Jakichś ulepszeń do broni. Dlatego, że jest bardzo długi czas. Nic nie będziemy robili. Tak. Nic dokładnie. Musimy poczekać, jak wszystkie cele narodowe nam się zrobią. Więc na razie sobie zdobądźmy jakiegoś marszałka polowego i gościa, który ma dobrą obronę. I to wszystko. Znaczy się jeszcze oczywiście mamy tutaj karabiny. Karabiny to jak karabiny, jak możecie się zorientować. Warto je mieć. Więc już tutaj wysyłamy. Tutaj oczywiście przyjdą nam z pomocą. I ostatnio ja zabiłem tę dywizję, tak. Nie broniłem ich. O, i teraz są w sojuszu. Ale to nie ma jakiegoś większego problemu, powiem szczerze. Zanim się z nimi spotkamy, to może trochę minąć. I w głównej mierze chcielibyśmy, żebyśmy razem tutaj przycięli to. I to byłoby dla nas jak najlepsze. Bo oczywiście my tutaj wygląda, że jesteśmy samotni, ale nie do końca, bo później może się nam udać pewną rzecz zrobić. Tylko jeżeli to jest oparte na szczęściu, to ja wolę już sobie w szczęściu pomóc. To znaczy, że po prostu będę korzystać z zapisów i jeżeli będę mógł zdobywać jakieś fajne rzeczy, no to będę sobie te zapisy wgrywał. Bo wiecie, jak to jest z tymi zapisami. Raz może być fajne, wszyscy mogą się zgadzać od razu, a raz mogą po prostu powiedzieć, nie lubimy ciebie. Więc na razie będziemy o tak działać, jeżeli chodzi o tą serię. To jest takie typowe państwo, które później dostajemy content, który moglibyśmy zrobić w kilka miesięcy i nie mieć problemu z tym, żeby mieć całą wojnę domową, ale wiecie, fajniej mieć wojnę domową niż później po prostu
być takie, że o, jesteśmy największą potęgą, zdobywamy Europę bez problemu. W ogóle teraz zobaczyłem, co tutaj się stało. Co to jest? Co tutaj się stało? Rozumiem, że mogli tutaj wziąć, ponieważ to jest ich, ale... Dlaczego? O, i właśnie nasi sojusznicy połączyli to, więc... Super. Dobra, więc może trochę popchnijmy do przodu. To, co ja mogę zrobić, to żeby bezpiecznie szli do przodu, bo... Wiecie mi... My nie mamy zbyt dużo manpowera, nie mamy zbyt dużo dywizji, więc nie możemy aż tak bardzo być hop do przodu i że wszystko uda nam się zrobić. Na razie musimy być bardziej bezpiecznie grać tymi, ale dobra, jeżeli nie mają tutaj jakiejś dywizji, to możemy trochę popchnąć ich do przodu. Tutaj po prostu zostawiam naszym innym wrogom. Więc tak, więc jeżeli chodzi o wojnę domową, jak mówiłem, ona... Mogłaby być trudna, gdyby nie to, że teraz patrzę się na to, to Rosjanie właśnie dostają bęcki, takie totalne bęcki. Takie jak u mnie, to mieli chyba najlepszą wojnę domową, oprócz tego, że mieli gościa na zamiast AI, to wtedy trochę nie jest aż tak miło, ale no mieli najlepszy czas w życiu i teraz już nie mają tego najlepszego czasu w życiu. Więc to, co na razie zrobimy, to popchniemy do Piotrogrodu. I to, co najbardziej bym chciał, to dostać sojusz z Finami. Bo jeżeli byśmy dostali właśnie sojuszników fińskich, to by było naprawdę dla nas znakomite. Na razie tutaj się udajemy. To, co bym chciał, to żeby te dywizje kawalerii nam tutaj pojechały. Piotrogród jest wolny. Okej, wchodzimy do niego. Dlaczego mogłem odpalić to, jeżeli jeszcze się... Coś chyba się zepsuło, ponieważ mogłem odpalić to, kiedy jeszcze to było. Nie wiem, na czym to polega, ale... Okej, na razie. I zdobyliśmy Piotrogród. Jej, wygraliśmy wojnę. Super. A, tak, więc to tak wygląda. Powiem tak, pierwszy odcinek z poprzedniej próby trochę... Były inne i dlaczego tutaj mamy jakieś takie mikro prowincje. Ale okej, weźmy sobie wszystkie dywizje, wysyłamy ich na front. Dobądźmy jeszcze tych. Tutaj, jak mówię, tutaj są ci, ale wszyscy są przeciwko mnie. Dosłownie ja nie jestem w ich sojuszu. Nie mogę być w ich sojuszu, bo jestem w sojuszu z tamtymi. Więc tak, zapiszę to i spróbujemy dostać pomoc od tych, ponieważ ta armia też nie jest jakoś... Czekajcie, czy oni są... Z kim jesteśmy? W wojnie jesteśmy z tymi. Czyli... W skrócie nie jesteśmy w wojnie z tymi. I fajnie. Więc nawet nie musimy się... Czyli nawet nie musimy się martwić przez dłuższy czas o to, dlatego że... Dosłownie ich dywizje nie mogą nas dotknąć. Dosłownie nas odcięli od nich. Fajnie. Uwielbiam, kiedy gra naprawdę... Naprawdę, wcześniej to miałem takie wielkie problemy, a tutaj... Boom. Kaleria. Wygrała wojnę i teraz mam mnóstwo rzeczy. Znaczy się, ona ogólnie tam wygrywa. Ja zdobyłem Piotrogród i mogę iść do przodu. Teraz jeszcze wysłałem do Finów. Finowie się zgodzili, czyli Finowie jeszcze są ze mną frakcji, zajmą się tym na północy. A ja dosłownie mogę... cisnąć dalej. Mogę tutaj zdobywać dywizje po kolei i jeszcze zdobyć jeszcze kolejne dywizje. Wow. Wiecie co, może nawet damy super... What? Wojna! Jak? Nie. Dopiero... Wiecie jakie to jest... Jakie to jest... Wiecie jacy to są trolle? Ja dosłownie dwa odcinki nagrałem i już takie... O, masi los, co ja tutaj zrobię, nie mogę nic dalej robić w ogóle. A tutaj takie... Bum, koniec. No, cieszcie się. W ogóle mamy jakieś... Claims the Russian Liberation Committee, którego widziałem tylko flagę, ale nie wiem, gdzie ono jest nawet. Nie mamy nawet tego tutaj. Dobra, więc tak, oczywiście tutaj się połączymy. Weźmiemy w sumie... To, co chcemy, a to, co
chcieliby Finowie, to może im oddamy. Daję jeszcze tutaj. A nie, to jest mikroprowincja, to była taka mikroprowincja. Dobra, więc jeżeli tutaj coś chcą, co tutaj ktoś tutaj chce. The Kingdom of Finland. Więc to oczywiście dostaniecie. Bo tutaj nie mamy East Carrera. Nawet nie mamy ich tutaj, więc nawet nie będę się pytać. Ok, więc w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy to rozdali sprawiedliwie. Tutaj Syberii oddamy Syberię. I tyle. Ok. To, co my możemy zrobić... Nie możemy im floty zabrać. Szkoda. Dobra, więc tak, tutaj daliśmy im tyle. Co tutaj jest? Kory mają ci, ale prawie wszyscy mają. Więc my... To jest Revolutionary, to jest Volunteer, więc Volunteers dostaną tutaj. Boom. Z nimi mamy wojnę, więc w skrócie im nic nie damy, więc tak niech będzie. Tak, i myślę, że resztę możemy sami wziąć z tego względu, że w sumie dlaczego nie. Okej, okay. Zatwierdzamy. Okej, okay. Koniec wojny. Udało nam się, super. Tylko teraz mamy taki wielki problem, który się nazywa oci. Co? Dlaczego to się podświetla? Wiem, że mogą być podświetlanie pod inny kolor, tylko dlaczego to się podświetla? Okej. Więc tak, w skrócie zrobiliśmy wszystko, zanim udało nam się zrobić całe drzewko, które było zrobione po to, żebyśmy po prostu mieli jak największy problem z tym. Dobra, więc tego gościa sobie zamienimy na tego. I dodamy sobie tutaj jakąś nową armię. I w skrócie po prostu niech ta armia się tutaj tym zajmie. Okej. Więc chcemy tutaj szybko pójść. Tutaj są te wszystkie jednostki, ale niezbytnio nie obchodzą. Chcemy najpierw przyjąć o tę główną część tego państwa. A resztę sobie jakoś tutaj zajmiemy się. Bo mamy tutaj te wszystkie pojedyncze takie prowincje. Wow. Wiecie mi... Wiecie co? Okej, Lusk... Okej. Czekajcie, nie mówcie, że to będzie w... O, masz, bo będziemy dostać w każdej prowincji event. A. To jest coś w rodzaju... Dlaczego ja dostaję powiadomienia? Tak. To jest... O, wiem, jakie jest najlepsze porównanie. To jest jak dostajesz powiadomienia e-mail, że się zalogowałeś. To jest na takim samym poziomie. Ach. Dobra. Ach, będziemy teraz co chwilę tutaj dawać. Dobra, przynajmniej ci się wkurzyli na nich. Więc możemy razem walczyć. Jej, mamy tego samego wroga. Możemy razem walczyć. Więc tak, to co kolejne bym chciał zrobić, sobie dostać karabiny, tak. Mamy po prostu cel narodowy, który daje nam 5000 niemieckich karabinów. Tak, nie 5000 hełmów, tylko 5000 karabinów. Więc sobie teraz tym zajmijmy. Tutaj poszukajmy jakieś takie większe miejsca i niech się tutaj nami zajmą. Wow. Czekajcie, nie mówcie, że jak teraz zdobyłem te prowincje, to teraz jeszcze dostaję jakieś mega dużo dywizji za to, że to są moje kory. Bo się okaże za chwilę, że jak je usunę, tak, mogę je już usuwać, jak je usunę, to może się okazać, że będę mieć naprawdę sporo tych manpoweru. Ale na razie czekamy. Nie wiem, na czym to polega. To chyba nie polega na compliance. To chyba polega na jakimś randomowym czynniku. Dobra. Nawet to nie jest jakaś mega...
mega wojna taka trudna. To jest po prostu... Po prostu już powinność nasza. Okej, okay, coś tutaj masz? Masz Infantry Expert, to bardzo chętnie sobie weźmiemy. Okej, okay, dawajcie karabiny. Mamy problem z tymi gośćmi, ale to też jest powód dlatego, że daliśmy najbardziej kosztowną dywizję na nich. Zdajmy trochę mniejszą. Możemy dalej tutaj zbierać te militie. Wydaje mi się, że to jest fajne, bo nie musimy płacić za nie, więc później jak je rozbierzemy z broni i z mundurów, to będziemy mieli coś dla naszej normalnej armii. Okej, okay, produkcja. Tutaj możemy już normalne drzewko robić. No zastanawiam się, czy to jeszcze coś z tymi gośćmi będziemy robić. Tutaj oni się połączyli z tymi. Jest pytanie, co będzie z nami teraz. Nie wiem, po tej wojnie może będzie coś, jakiś nie wiem, event lub decyzja. Ogólnie to my jesteśmy po stronie niemieckiej, więc może coś Niemcy nas pomogą. My już mamy wypełnioną drugą armię, która po prostu się zajmuje kilkoma dywizjami tutaj. Dobra, i tak naprawdę mamy prawie wszystko zrobione. Tutaj weźmiemy sobie to, bo potrzebujemy dosłownie jeden cel narodowy, który jest mega prosty do zrobienia. No i gościu, którego mieliśmy na początku, wrócił do dowodzenia. Oj, Ukraina w tej serii też tak samo poszła. W sumie... Okej, okay, dobra. To w sumie to jest coś takiego, że ja trochę kojarzę, na czym polega to cała rzecz, ponieważ jeżeli mam na przykład włączone, że mam random, to wtedy zapewne da nam random. Więc to tak będzie. Znaczy się nie to, że włączyłem random, tylko że zapewne jeżeli nie włączam czegoś tam, to wtedy jest randomowe i wtedy kieruję się zawsze w tą samą. Okej, okay. Możemy się zgodzić na wasz rząd. Pomogliście nam trochę, więc dlaczego nie? No i teraz weźmiemy jeden z fajniejszych celów narodowych, które powinniśmy zrobić wcześniej, ponieważ na zimę. I co teraz? No teraz to w sumie nie mamy same minus, ale zanim się nam tam wszystko wróci do poprzedniego stanu, żebyśmy dostali te wszystkie kory, to trochę minie czasu. Mam już 4 miliony, więc to jest fajna liczba. Mamy kolejną wielką armię, którą dostaliśmy przez to, że dostaliśmy kor. Nie wiem, skąd się ona dokładnie bierze, czy to jest przez to, czy... Tutaj na przykład 3 milicje, tutaj zrobiliśmy chyba jedną, nie, 5, wow. To chyba przez to robimy, tylko że to jest takie bardzo randomowo, dokładnie. Okej, jeszcze jest zima, więc to się przyda. No i teraz tylko robimy już cele narodowe, które już aż tak bardzo nie są potrzebne na samym początku. No nie powiem, trochę myślałem, że trochę będzie lepiej z tym, ale tak naprawdę no wszystko sobie szybko zrobiliśmy. Nawet nie musieliśmy prawa poboru zmieniać. Okej, już mamy już. Która? Czwartą armię mamy. No dodajcie sobie tego gościa, to już jest nas ostatni generał, już nie mamy generałów wolnych. Okej, okay, dajcie mega agresywnie. Okay, co tutaj? O, masz los. Idzie mi tutaj, na ten. Ach, nie cierpię, kiedy tak gra robi. Chcesz coś wybrać, a tutaj ci wybiera całą armię na jeden front. Okay, gdzieś jeszcze mamy? Tutaj gdzieś... Tutaj mamy. Dobra, mamy fabryki. Przydałoby się trochę tych porobić. Jeden z powodów jest to, że teraz mamy sporo dywizji, więc... Te 5000 karabinów już dawno przejadliśmy. Okej, okay, core.
już chciałem powiedzieć, że nie, to chyba z tamtego eventu tutaj akurat się pojawiło. Chociaż niektóre dywizje były te takie, no lepsze, więc nie wiem skąd się pojawiły. Okej. Powoli się zajmują tym. Tutaj możecie wejść do stolicy, macie otwartą drogę. A nie możecie wejść do stolicy, więc pójdźcie do innego miasta. No i już nie wejdziemy do stolicy, bo dosłownie dywizja ze stolicy nas atakuje. Więc teraz powinniśmy przejąć to. No i zapewne jak przejmiemy w stolicę, to będzie koniec. Nie wiem czy serii, bo seria jednoodcinkowa nie jest ciekawą serią. Ale na pewno koniec będzie odcinka, jak już tutaj wszystko ogarniemy, bo teraz wojna z nimi to będzie trochę dłużej potrwa. Okej. My tak naprawdę przyjęliśmy no, te terytoria, można powiedzieć. Resztę przyjęli to. Okej. Zgadzamy się i teraz pytanie jest, czy coś będą chcieli od nas, ponieważ mamy potężną armię. Oni mają potężną armię. My jesteśmy Rosjanami, oni są Rosjanami. W sumie my jesteśmy dobrymi Rosjanami, bo jesteśmy, że tak powiem, po odpowiedniej stronie. Oni są po złej stronie mocy. Ale pytanie jest, co teraz mamy do zrobienia. Okej, puśćmy sobie trochę czas. Co najwyżej włączymy sobie ten cały, wiecie, uzasadnienie celu wojennego. A nie możemy. Nie wiem jak to miałoby wyglądać, szczerze powiem, co deweloperzy zaplanowali nam teraz w tym momencie. Na pewno musimy większy manpower zdobyć, więc tyle. Mamy dosłownie wojnę domową w Ameryce, więc to jest moment, kiedy dziwne rzeczy powinny dziać się na świecie. Już się jedna rzecz wydarzyła. Okej, więc stoimy patrząc na siebie i co? I to wszystko. Tutaj mamy jakieś wolne dywizje. No chyba jedną straciliśmy. I teraz jeszcze możemy sobie zespawnować te pozostałe. No i co? No i teraz nic. No, patrzymy się na siebie. No. Ciekawie. Tutaj niby mamy jakieś Mio. No, jakieś Mio odzyskaliśmy. Chyba to zależy od tego, czy... A, tak, czy kontrolujemy dany region. Więc to ma sens. I co, no... Więcej już tutaj nic nie ma. No, dosłownie nie wiem, czy coś tutaj jeszcze jest. Możemy spróbować zaatakować. Mamy tam niby, że koniec wojny, że po prostu, że jak sami widzieliście, o tutaj. Więc zapewne to jest po prostu danie drzewka. Ale to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Ja po prostu spróbuję ogarnąć sobie, a mam już prawie 45%, więc w kolejnych odcinkach zobaczymy, czy dojdziemy do 50% i w sumie wtedy zacznę coś robić, dlatego że tak naprawdę nic z celów narodowych już nie ma takiego większego znaczenia i tak naprawdę została nam tylko wojna pomiędzy sobą. Więc widzimy się, gdy już tam będę przed wojną. Więc hej!